proszę, pan Jaśkowiec. Pan Jaśkowiec, wie, tu ja rządzę, na razie pan Jaśkowiec, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w imieniu grupy radnych proszę o wprowadzenie pod dzisiejsze obrady druku nr 1049. Jest to projekt Komisji do spraw reformy ustroju samorządowego sytuacji dialogu społecznego w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy miejskiej Kraków dotyczących propozycji zmian ordynacji wyborczej w wyborach oraz dzielnic miasta Krakowa. Bardzo proszę, proszę. Dziękuję. Pan burmistrz Kośliwiec, bardzo proszę. Chciałem zgodnie z wcześniejszą sygnalizacją prosić Państwa o wprowadzenie i rozpatrzenie to sprawy nagłej projektu uchwały w sprawie zmian zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miejskiej Kraków, w tym wieżę sprzedażową na rzecz najemców. Jest to druk 1070. Chciałem jednocześnie uprzedzić, że w dniu dzisiejszym odbyłoby się tylko pierwsze czytanie. Drugie czytanie odbyłoby się na sesji 19 grudnia. Uprzejmie proszę o wprowadzenie. Ta uchwała to będzie referowane, ale może przynieść efekty i budżetowe, i społeczne. Stąd uprzejmie proszę o zgodę na dzisiaj na wprowadzenie i na pierwsze czytanie. Dokumenty, tak. A to też tu nie ma tego. Szanowni Państwo, w takim razie będziemy głosowali wprowadzenie do obrad dzisiejszego druku 1049 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta. Uprzejmie proszę zająć miejsce i przygotować się do głosowania. Uprzejmie proszę powód na salę, bo będziemy głosowali powód. Wszyscy jesteśmy. Szanowni Państwo, głosujemy w roku 1049 przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami gminy. Uprzejmie proszę o przygotowanie głosowania. O wprowadzenie w roku 1049. Uprzejmie proszę, głosujemy głosem za, przeciw, wstrzymującym się. Czy wszyscy Państwo weszli do głosowania? Jest już przygotowany. Pani Białkowska, pan Fajer, bardzo proszę o sprawdzenie. Zbywania lokali mieszkalnych. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Czy proszę Państwa, głos za, głos przeciw? Nie widzę, może przyjąć do głosowania. Uprzejmie proszę. Głosujemy do 1070. Czy wszyscy Państwo zagłosowaliście?
Wszyscy zagłosowali za tym głosowaniem. Uprzejmie proszę o wynik głosowania. Głosów za 37, przeciw 0, wstrzymało się 0. Więcej został przyjęty. Bardzo dziękuję.